Razem z Anią wybraliśmy się do Bukowiny Tatrzańskiej. Nie bez powodu wybraliśmy to miejsce, które od jakiegoś czasu jest naszą bazą wypadową w pobliskie miejsca Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dlatego dzisiaj naszym celem jest Giewont, symbol Zakopanego, śpiący rycerz, o którym to legenda głosi, że strzeże tych ziem od wieków. Samochodem docieramy na parking w Dolinie Strążyskiej, gdzie dalej już na nogach dochodzimy do Szlaku Czerwonego. Mamy przed sobą około 15 km. Ruszamy! Startujemy? Tak, startujemy właśnie. Jesteśmy na parkingu pod Giewontem. Dolina Strążyska. Parkingi płatne niemalże wszędzie online. Parkingi płatne niby można było stanąć przy chodniku, ale nie chcemy ryzykować, chcemy jakoś tam normalnie. Pędzimy. Jesteśmy już z Anią na Giewoncie. Tutaj jest Ania, która strzela fotki, która gdzieś tam z boku biega i pomaga mi w kręceniu różnych scen.
Bardzo fajnie nam się wchodziło, nie mieliśmy jakichś problemów i naprawdę nie było żadnych problemów. Pogoda super. Troszkę śniegu, dosłownie trochę śniegu pod nogami przy samym wejściu. Także kochani, szlifujemy formę na następne ultramaratony. Chodzenie po górach na pewno jakoś tą kondycję też usprawnia. Tak naprawdę ja ostatnio bardzo mało jeździłem na rowerze, a w większości chodziłem po górach. I w tym roku dopiero wziąłem się za siebie, jeżeli chodzi o rower. I w styczniu stwierdziłem, że pojadę w ultramaratonie, a od marca, znaczy właściwie dopiero od marca zacząłem trenować na rowerze. Ale w międzyczasie, no faktycznie już troszkę chodziliśmy po górach i kilka lat wcześniej. Dlatego to też może się przełożyło na jakąś tam wytrzymałość, ale no zapewne na rowerze też trzeba swoje kilometry wykręcić, żeby mieć tą sprawność fizyczną, również i w tym kierunku. Powoli będziemy się brać do zejścia. Jeszcze chwilę relaksu. Naprawdę genialne widoki. W każdym razie hartujemy ducha i ciało, wchodząc po górach na pewno. Pozdrowienia. I want everything and nothing, 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 nothing at all. Wchodzimy teraz na halę kondratową. To będzie schronisko. Idziemy coś zjeść. Szlak głodni niebieski, jesteśmy. Szlak niebieski. I to właściwie idziemy w stronę kuźnic, tylko że my skręcimy na... przed kuźnicami skręcimy na czarny szlak. Pędzimy. Siemanko, właśnie jesteśmy na Polanie Stronżyskiej. Także za nami około 6,5 godziny fajnego spacerku, wspinaczki i schodzenia. Zostało nam jakieś 20 minut do parkingu, mniej więcej. Także co, coś tam jeszcze może sfilmujemy po drodze. Będziemy wracać do Bukowiny Tatrzańskiej, bo tam mamy miejsce w pensjonacie. Fajnym widokiem na Tatry przy okazji. Słowackie. No i słowackie, tak, słowackie. My pędzimy dalej do parkingu. Nagramy coś jeszcze po drodze. Trzymajcie się, pa.